95-letni Marian Słowiński wspomina swoją młodość, kiedy jako żołnierz walczył na zachodnim froncie. W wieku 24 lat wstąpił do polskiej pierwszej dywizji pancernej, która z Anglii miała wyzwolić północną Francję. Kiedy jednak alianci lądowali w Normandii, oddział Słowińskiego nie brał w tym udziału. Musiał czekać na sprzęt ze Stanów Zjednoczonych. Kiedy oni lądowali, myśmy im zazdrościli i czekaliśmy z wielkim utęsknieniem na ten moment, kiedy my wreszcie wylądujemy razem z nimi. I trzeba im tu powiedzieć, że myśmy im zazdrościli, a oni czekali na nas, bo oni wierzyli, że pierwsza dywizja pancerna dopiero będzie, że tak powiem, tym momentem, który ruszy cały front do przodu. Polskie oddziały dotarły do Francji pod koniec lipca, zanim jeszcze rozegrały się największe bitwy. Dywizja, w której służył Słowiński, stoczyła walkę pod Falaise-Chambeau. Po 3 dniach i 3 nocach udało się osaczyć Niemców. Że kiedyśmy otrzymali ten rozkaz ognia, to nie trzeba było strzelać i proszę mi wybaczyć, już może tutaj nie będę dużo na ten temat odpowiadał, bo się strzelała do przodu w tą masę Niemców. Po wygranej bitwie Słowiński awansował do stopnia majora. Chciał dalej walczyć, by wyzwolić swoją ojczyznę, ale do Polski dotarł dopiero po zakończeniu wojny. W powojennej Polsce nie wolno mu było nosić zdobytych odznaczeń. Wielu z jego kolegów emigrowało. Mój kolega czołgowy, z którym walczyłem od początku do końca, nie żyje, już nie żyje, a to jest jego małżonka, rok temu umarła, żeśmy ją odwiedzali w Kanadzie, razem z małżonką byłem. Marian Słowiński bierze w tym roku udział w uroczystościach Normandii. Liczy, że spotka tam swoich dawnych przyjaciół i wrogów. Ja, jeśli spotkam weteranów niemieckich, to będę naprawdę bardzo zadowolony. Bo nie jestem zwolennikiem, aby żyć przeszłością. Naturalnie nie zapominać o niej, ale podajmy sobie ręce, uśmiechajmy się jeden do drugiego. 95-letni weteran będzie najstarszym gościem z Polski. Miejsce, w którym stoczył swoją najcięższą walkę, jest dla niego dziś miejscem pojednania.